Kiedyś miałem klienta, który przyszedł do mnie i powiedział mi tak. Słuchaj, nie przyszedł do mnie, zadzwonił do mnie i powiedział tak. Pan Mariusz. Ja mówię, tak, słucham. Wyjdę. Ja mówię, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wie pan co? Ja nie wiem. Nie wiem, no nic mi się nie chce. Czy jest pan w stanie coś... Wie, no nie wiem nawet, czy mi się chce gadać na ten temat, wie pan. Ja z drugiej strony telefonu, wiesz... Już pomijając to, że jak ktoś zadzwoni do mnie, na przykład powie, panie Mariuszu, musi mnie pan zmotywować teraz przez telefon. Mam naprawdę bardzo ważną rzecz do zrobienia i jak pan tego nie zrobi, to ja leżę. Wtedy kładź się, pa. Także i wiesz, i słyszę z drugiej strony i przez cały czas ten myślę sobie, kurka wodna, zaraz, jak ziewanie, wiecie o co chodzi. Siadłem i mówię, w czym mogę pomóc? No bo ja nie wiem, ja bym mógł przyjechać może do pana, może jakieś spotkanie, jakiś indywidualny coaching, może. Bo nie wiem, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Jest wiele rzeczy, naprawdę wiele rzeczy, które chciałem robić, ale mi się ich nie chce robić. Pan wstaje z łóżka, to mi się nie chce. A są ludzie, którzy nie wstają z łóżka. Jak tylko jedna siła ich zmusi. Siku. To jak ktoś powie, nie chce mi się wstawać nawet z łóżka rano, powiedz, leż. Do samego końca. Więc mówię, i umówiliśmy się, że przyjedzie do mnie. Umówiliśmy się z nim. Dobra. Więc umówiliśmy na godzinę 16, no ja siedziałem u siebie w biurze, podjechał samochód na parking, patrzę przez okno, może to ten, trafiłem, poznałem, drzwi się otworzyły. Idzie. Dosłownie. Nie miałem windy. Trzecie piętro. Szedł 6 minut 47 sekund. Słyszę puk, puk, puk. Proszę. Gościu wchodzi do mnie. Dobra. Podaje mi rękę, wiecie, dalej.